O, siema Artro. O Boże, co tu się dzieje? Jakie levele tu są? 8000 hitydy już mam. What? Ale ty masz piękne oczy i ten uśmiech. Dobra, nie mogę. Chciałem powiedzieć coś śmiesznego, ale nie mogę, bo ten bulldog mnie tu rozprasza. Hej, siemaczko ludziska, ja jestem Mikrus. I witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. W sumie to w pierwszym odcinku w 2020 roku. Tak jest, dzisiaj nagrywam pierwszy odcineczek. I polecimy sobie na zwiedzanko, ponieważ na ostatnim odcinku było budowanie, na ostatnim live'ie było dużo oswajania, z którego zapis był wrzucony, także kto nie widział, niech sobie obejrzy. Oswajaliśmy tam gacze, sowy, pteranodony i różne inne tematy. Weźmiemy sobie coś z żarełka tutaj teraz, żeby nas nie męczył głód. W sumie weźmiemy sobie to mięsko. Cholera jasna, muszę to zmienić, sortowanie rzeczy. Nie, może być by name. Bach, bach. To sobie przypinamy na paseczek. I posilmy się tym prime'em gotowanym. Dobra, dzisiaj sobie zrobimy... to mogę wyłączyć. Dzisiaj sobie zrobimy... Nie, w sumie nie mogę tego wyłączyć, bo będzie mi to potrzebne. Zrobimy sobie maskę przeciwgazową. I właśnie do tego potrzebujemy sap. I do tego potrzebujemy czarne perły. Sap mamy. Czarne perły też mamy. To robiliśmy na live'ie. Zerknijmy tutaj jeszcze do gaczy, bo coś słyszę cały czas tutaj, odkąd rozpocząłem odcinek, że one tutaj bardzo dużo tematów poznosiły. Jedna z tych gaczy jest tutaj gacza metalowa, czyli nie Magda. Magda to jest ta gacza na wysokim levelu, którą tam kiedyś oswoiliśmy. Ona może produkować zielone dżemy, to jest spoko, olej też w sumie jest spoko. Ale ta gacza tutaj, samiec, jest oswojony na live'ie i on potrafi produkować metal. I na to jest właśnie ustawiony. Szukaliśmy ogólnie na live'ie, oswajaliśmy dużo gaczy, które mam też tutaj. I też tutaj są takie gacze, które metal znoszą, ale na razie nie mam tutaj gdzie ich wyrzucić. Ze względu na to, że gacze najlepiej, żeby były oddalone od siebie o 14 albo 15 bloków, że tak powiem, takich bloków. O. Dlatego na razie tylko ta jedna parka tutaj stoi. I też są metalowe, ale będziemy szukać jeszcze innych gaczy, które będą znosić element dust, bo to nam się zdecydowanie przyda. W sumie może na początek sobie otworzymy te tutaj dropiszcza. I zobaczmy, co nam tutaj powypada. Wypadło nam trochę zielonego dżemu, ponieważ tamta... Ktoś mi przyleciał na chatę, czy co? Czy wylądowała sobie ćma? Po prostu tam wylądowała sobie ćma, dobra. Ponieważ ta Magda, ona nie jest ustawiona na nic konkretnego, tylko może zrobić wszystkie rzeczy. Ale zobaczmy, ile nam metalu dzięki tej gaczy naszej metalowej wypadło. 216. Jak na chwilę tutaj stania, dla mnie to nie jest problem. Powiem wam tak, widziałem bardzo fajną farmę na YouTubie. Gościu zrobił ją mega, naprawdę mega zajebiście. I tą farmę będziemy na pewno też robić tutaj. W sumie drewno też mogę wrócić. Będziemy tą farmę robić tutaj na 100% na tej naszej wyspie. Kamlota to mogę sobie wziąć troszkę jednak. Dobra, muszę wziąć tysiaka. Mam jedno jajco. Tam się nie przejmuję za bardzo zbieraniem tych jajec, ale czasami jak wleci, to sobie tutaj wrzucę. I tak, wracamy do tematu odcinka, czyli robimy absorber substrans. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, ale robimy to. Ile tego potrzebujemy ogólnie? Mogę skraftować 3, no to kraftujemy 3. Dlaczego tak mało? Czego nie mam tutaj? A sapu tyle potrzeba. Dobra, ale jak skraftowaliśmy 3, czyli 18 w sumie, bo tutaj nasz chemistry bench mnoży, czy to mi wystarczy? Czy to mi wystarczy na zrobienie tego? 2 potrzebne, złe to na zapas mamy. To mamy naprawdę tego wystarczająco dużo. To nie ma armorki, polimer jest nam potrzebny, którego polimeru tutaj teraz nie mamy. Cały organiczny nam się zepsuł. Mieliśmy organicznego do bólu, ale on się mógł zepsuć, bo on już dawno nie był zbierany, nie był tu wrzucany. Mam tutaj jeszcze jakiś, o ja tutaj mam jeszcze, dobra. Nie było tematu. Połączmy to w jeden stack.
I odpalmy naszą maszynerię. Zrobimy sobie przynajmniej ze trzy takie, bo one się pewnie bardzo szybko zepsują. Także na wszelki wypadek zrobimy sobie trzy. Myślałem, że ten hazmat suit, który mamy tutaj, on nas uratuje przed tą trucizną, która jest w tej jaskini. No ale niestety jaskinia pająka jest bardziej wymagająca, niż mi się mogło wydawać. Dobra, właśnie. Jeszcze przejdźmy do tematu tego, że wyrzucamy naszego Rexa, bo zapomniałbym o tym. Kto nie widział, na ostatnim live'ie zginęła nasza partnerka Godzilli przy walce z dwoma alfami. O Jezus, ty jesteś wyleczony? Wyleczony jesteś. Prawie. Ale levelu nie dostajesz żadnego. Sprawdzałem, czy jak będę miał go w inwentory, to dostanie level. Niestety nie dostał. No więc tak, nie... niedocenioną pomocą w tej jaskini pająka, do której dzisiaj lecimy, będą te nasze tutaj dwa pacjenty oswojone, ta nasza parka, które będą robić niedługo bunga bunga. Czyli te dwa megateria, szefowa i mrówek. No, tak naprawdę to ona się nazywa szef, nie wiem dlaczego. Ktoś ją tak nazwał, szef. Także niech będzie szef. Zacznijmy od mrówka dzisiaj. On będzie naszym... Czekaj, bo ty nie masz siodła. Bo ty nie masz siodła. Czy ja mam jakieś siodło na niego? No, jeszcze dzisiaj. Dziękuję. No, jeszcze trochę. Halo, halo. Mogę już pisać, czy nie mogę? No, come on. Okej. Mega. Megalozaur. Megaloceros. Nie mamy. No dobra. Okej, nie ma to jak ladżyk. W takim razie musimy sobie skraftować. Blueprintu raczej nie mam, bo przed chwilą sprawdzałem. Megaloceros, Megaterium, Fibera nie ma. Proszę bardzo. No, jeszcze mogę sprawdzić w blueprintach, ale wątpię, aby było. Zrobiłem tu przed chwilą porządek, na szczęście zdążyło zniknąć. No nie ma. Okej, siodło gotowe? Jest. Jest, fiber może mi oddajcie. Wydawało mi się, że miałem gdzieś tutaj sporo fiberu, no właśnie. Przerzućmy trochę tutaj. I... bierzemy tego naszego pacjenta. Zakładamy mu siodło. I lecimy zaraz do jaskini Broadmother. No to tak naprawdę jest... Na mapie Valguero jest takie fajne miejsce właśnie, gdzie Broadmother występuje sobie jako... jako zwykły mob. Ja mogę tak to chyba nazwać. Jako zwykły dinozaur na mapie. Aczkolwiek nie dostaniemy za niego odblokowania żadnych tekowych rzeczy. Niestety. Dlatego trzeba będzie zrobić mimo wszystko. O, ale ty masz tutaj fiberu. Wezmę też trochę żarcia dla was. Na pewno sobie zdobędziecie. Uuu, mamy tu jakiś ładny dropiszcz od naszej metalowej gaczy. Będziemy robić farmę tych kryształów, zdecydowanie. Jak zobaczyłem tamtą farmę i możliwości tego, co ona robi. 218 toporek. Przypuszczam, że mam lepszy, ale spoko, zawsze warto mieć. Dobra. I kiedy tam lecimy w sumie? Bo się nie zastanawiałem nad tym. Dwóch pacjentów mamy spakowanych. Będziemy się nimi poruszać w jaskinie. Sobą na pewno nie lecimy, bo sobie są tutaj pod pelet zrobione. Gryfem czy pteranodonem? Możemy wziąć gryfa, ma więcej HP. I szybciej się porusza. Także jaskinia jest w sumie niedaleko, ale ucnę ten kawałek, jak będę podlatywał. Pokażę wam na mapie, gdzie to jest. Nie używam GPS-u, nie lubię. Myślę, że każdy jest na tyle rozumny, że potrafi znaleźć według mapy to miejsce, które pokazuje. Także ja zaraz do was wracam. Okej, dolatujemy do miejsca. Już wam pokazuję, gdzie to jest na mapce. To, czekajcie, odlecę może stąd kawałek, łatwiej będzie wam to zobaczyć.
To jest taki właśnie czarny punkt na mapie. Tu widać, że to jest taka czarna dolina na tej mapce, także łatwo to znaleźć bez problemu. Widać zresztą mnóstwo tych pajęczyn tutaj. Jest tutaj ta nasza Broadmother, przynajmniej powinna tutaj być. Jest tu mnóstwo pająków i nietoperzy, onyxów, ale Broadmother nie widzę. No, wiedziałem, że mnie któryś zaatakuje. Okej, ten drugi leci tu do mnie, czy się zablokował, czy co mu jest mniejsza. No dobra, to lecimy wzdłuż tego kanionu tutaj. A Boże, ten efekt na gryfie. Zapomniałem. Ale nie ma Broodmother, także być może ktoś sobie ją zabił po prostu. Ktoś, kto jest na serwerze. Poczekajmy, aż nam się jaskinia załaduje. Teraz pytanie, czy mój bulldog jest odporny na to skażenie, które tutaj jest. To jest dobre pytanie. Ale to skażenie jest kawałek dalej. No się przekonamy w każdym bądź razie. Dobra, myślę, że tutaj gryfo mój będzie bezpieczny. Nie powinno mu się nic stać. Ustawię go sobie na Passive Fly. Passive Fly, ok. I możemy wyciągnąć tutaj naszego Megaterium. Nie zaczynamy od szefa, tylko zaczynamy od mrówkę, bo on ma wyższy level, więcej damage'u ma. Niech sobie na razie tutaj stoi. Ja się przejdę kawałek wzdłuż tej jaskini. O, tu jeszcze jest mnóstwo terenu. Mogę gryfa w sumie nawet dalej zaprowadzić, bo jeszcze mnie nic nie bije, jeszcze nie założyłem maski i tutaj się zaczynają opary toksyczne. I tu powinienem za chwilę dostawać damage. No, już dostaję damage. Niech no spojrzę, ile ja tego damage'u dostałem. No, przez taką krótką chwilę 15 wskoczyło, nie? Dobra, jest mrówek, jest gryfo. Wsiadamy na naszego pacjenta numer 1. I zasuwamy. Dobra, czas założyć sobie maseczkę. Szkoda, bo ten hełm ma też trochę armorki, ale ogólnie nie mam szczęścia do blueprintów na armora. Ogólnie mam nadzieję, że wyniosę stąd kilka tysięcy, grubych tysięcy hityny, nie? Gdzieś słyszałem węża. Mam też nadzieję, że nie zginę tutaj. Jestem tutaj pierwszy raz, także o, tu jest jakieś przejście takie małe, ciasne. Zobaczcie, ile tu jest warzyw wokół mnie, nie? Kogoś zaatakuje, to one zaraz się zlecą do padliny. Będą mnie atakować. One będą mnie atakować prawdopodobnie wtedy. O, się ma Artro. O Boże, co tu się dzieje? Jakie levele tu są? 8000 hityny już mam. What? What? Jakiś efekt mam na Megaterium, czekajcie. Insect Killer, ok. Nie wiem, co to robi, ale nie wiem, czy to widzieliście. 7 level już wpadło mrówkowi. What the fuck, ładujemy mu damage. Musimy wszystkich szybko anihilować. Ty trochę jak papież, ej. O, siema. Was nie widziałem. Ale mrówek to ma lepszy damage od mojego T-Rexa ogólnie, nie? Znaczy nie wiem, czy pozostałym dinozaurom też by taki damage zadawał. Czy tylko na właśnie te robale i te inne sprawy ma taki damage duży. Ja aż dostałem level. Nie no, masakra. Araneo 300 level, no ale w jaskini nie da się odpajać, szkoda. Cholera jasna.
Ale bym sobie takie arenę oswoił. To wiecie co? Powiem wam tak, ja już nie potrzebuję karkinosów. Nie potrzebuję nic innego. Ja tutaj hityny będę miał tyle, że ja już mogę budować tutaj World Trade Center z metalu. Tylko jeszcze metalu trochę muszę dozbierać. Zaraz zajrzymy w inwentory. Co my tu mamy? Tylko mam wrażenie, że coś mnie cały czas goni. Usłyszę kroki. Okej, mamy jakiś efekt kolejny. Aha, że jesteśmy zatruci. No ale zobaczcie, mrówek nie stracił zbyt wiele HP, no. Niecałe 500. Zobaczcie ile hityny. Ile jest w jednym rzędzie? 6000. Tu mamy 6, 12, 18, 24, 24, 26, 27, 7000 prawie. Hityny. What? What? A jeszcze, ja dopiero tutaj wlazłem do tej jaskini, nie? Dobra. Lecimy dalej w takim bądź razie. Tylko gdzie tu jest dalej? To jest dobre pytanie. Bo ja nie widziałem, czekajcie, ja stąd przyszedłem. Czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się, że przyszedłem stąd. Tak, stąd chyba przyszedłem. Tak, i tu jest ta dziura. I stąd przylazłem. A tu przed chwilą byłem za tym, okej. Tak. No dobra, to lecimy w tamtą stronę. Atakujemy wszystko, nie? Ja będę miał... Będę musiał oddzielny save zrobić dla... Dla hityny. Te pająki są najgorsze, nie? Masakra. Już tych, nawet tych ślimaczków nie chce mi się atakować, bo to nie ma sensu, naprawdę. Ja już wiem, że przyniosę... O, jest, mamy pierwszy drop i szczerze, zobaczcie ile hityny. No, jak ktoś ma problem z hityną na Valguero, to już wie co zrobić, nie? Najcięższym zadaniem będzie zdobycie... Chociaż na Valguero nie jest to ciężkie zadanie. Chciałem powiedzieć, że najcięższym zadaniem będzie zdobycie pereł, ale nie, no, nie jest to ciężkie na Valguero, bo one są bardzo blisko, co pokazywałem na jednym z ostatnich live'ów. Na pewno w tej jaskini jest artefakt, także na pewno go sobie szarpniemy i na pewno będziemy koniec końców robić bossy. HP stoisz? No ty siaka jeszcze nawet nie straciłeś. Ale leveli to już tyle wskoczyło, że to jest coś pięknego. Jak ktoś chce wylevelować jakiegoś dinka, to tutaj. Stamina trochę krucho. Bo cały czas jest zatruwany. Już chyba będzie musieli troszkę poczekać, aż mu ten efekt zejdzie, nie? No i trzeba uważać na artro. Bo one mogą nam zniszczyć pancerz bardzo szybko. Co tam pajączek? Atakujesz mnie czy mnie nie atakujesz? Patrz, tu są kolejne ważki. 504 level, ważki. Dobra, zejdźmy z tego naszego pacjenta. No sama kicha tutaj bym powiedział. Ten atak drugi co ma, to tak tymi rękoma wali w ziemię, jest mega obszarowy. Duży obszar ma wokół całego dinozaura. Wokół całego megaterium. Ja też zostaję levele jeszcze, nie? Ja już mam wysoki level przecież.
A zobaczcie, jak mi tu level zasuwa. Wbiję maksymalny, to będę resetował, bo niepotrzebnie ładowałem tyle w crafting skilla na tym serwerze, się to nie skaluje aż tak bardzo. Myślałem, że będzie tak jak na poprzednim, że że blueprinty będą craftować dużo mocniejsze dzięki temu. Ale to co, to wszystko to już jest? Ty, no nie no, bo... To nie może być wszystko. Tu nie ma żadnej odnogi? Nie ma, są owady. O Jezus! Jak się zleciały, nie? Gdy latem otworzysz okno i mieszkasz gdzieś przy lesie. W ogóle tutaj drugi ten lootcrate już się zespełnił. Ale słabe rzeczy są na maksa. No dobra, to wychodzimy stąd. Być może muszę wejść tam, gdzie jest to małe przejście. Tutaj już nic nie ma. O kurde, ciężko ogólnie tutaj coś zobaczyć. Mogę na Megaterium wyciągnąć? O, mogę. Porozświetlam sobie trochę tą jaskinię. Tutaj jest jakaś odnoga. Tędy gdzieś dojdę w ogóle. Czy tu jest tylko taki... takie miejsce. Ta artro to trzeba uważać, bo naprawdę. No i co, i tu do góry już nic nie ma. Okej, okay, no to schodzimy. Aż zaklaskał. Naprawdę zajebiste zwierzę, Megaterium. Pierwszy raz go używam do takich akcji i jest mega. Dobra, tutaj myślę, że musimy sobie trochę oświetlić ten teren, bo być może jest jakieś przejście, które przegapiłem. Też jestem pierwszy raz tutaj, nie oglądałem żadnych YouTube'ów na temat tego miejsca, także mogę coś ominąć, a wolałbym nie omijać. No, mrówek, za tłustą dupę masz. Za dużo tych komarów, żeś się nawpieprzał. No i tutaj jest ta dziura. Coś czuję, że muszę tam wejść. No tam jest wyjście. I tutaj, szczerze powiedziawszy, nie ma już nic innego. Także mrówek, ty stój na straży, a ja sobie zerknę, co tam jest. No, tu jest dalsza część jaskini. Tu jest dalsza część jaskini, mrówek. Słuchaj, ty wchodzisz do pokebola teraz. Ale tylko na chwilę, bo masz za tłustą dupę i nie przejdziesz przez to... przez tą dziurę tutaj. Ej, nie no, twoje inwentory to ja muszę szarpnąć, ej. Ale by była dupa, jakbym to teraz zostawił wszystko tutaj, nie? W ogóle nie spojrzałem, ile tam było hityny na ten moment. O kurwa, pijawki tu są. Wypierdzielać od mojego mrówka. A spoko, będę miał krew tych pijawek, nie? O Jezus. Piękna sprawa tu jest. Ta jaskinia to jest coś pięknego. Tutaj Rexa bym zmieścił, to może bym go sobie wylevelował. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, jak wcześniej robiliśmy. Oświetlimy to miejsce. Słyszę gdzieś węża za moim tyłkiem. Tutaj jest... O, tu jest Artro. Siema, Artro. A
Ale wysokie levele mają te artro tutaj. Zobaczcie, ile ona damage by przyjęła już. 282, nie? Nie no, ile ich tu lata, nie? Ja w to nie wierzę. Ale dojebali jaskinie. Chociaż na The Island, tej toksycznej, chyba też nie pamiętam, byłem tylko raz czy dwa, także już nie mam porównania, szczerze powiedziawszy. Ale i tak jestem w szoku, że nie rzucają się tak na mnie te wszystkie węże, właśnie pająki. O, tam idzie kolejny. Boże, ile ja stafu przyniosę tutaj. Dobra, myślę, że to jest moment na oświetlenie kolejnej części. O, ale tam owadów. Uuu, ale tutaj jest owadów. Ojeja. Ale będę miał hityny. Już jest dożywotni zapas hityny, nie? Wygrałeś bon, kurwa, na dożywotni zapas hityny. Patrzcie, co tu leci. Ło, jak we mnie wlecieli. Co mnie tutaj z daleka ten plujesz? Chodź tu, cwaniaczku. Dobra, tutaj to jak będziemy szli, to dojdziemy z powrotem do miejsca, z którego przyszliśmy, ale sobie obejdźmy, bo może jakiś dropisz tutaj jest, o, może jakiś pajączek jeszcze, sobie hityny nie zmarnować, bo tak mało w końcu te jaskini dają. Boże, ile ja mam hityny, ile mega ma hityny. I nie jest to jakaś też wymagająca. O kurwa, ale pijawek. Przyczepiły się do niego. One się już zrespiły, przed chwilą tędy przechodziłem i ich nie było. Pokaż, gdzie masz pijawę przyklejoną. Kurwa, ty masz tyle tej pijawy przyklejonek. Przyklejonych. Ale ich nie widać pod tym twoim futrem, gościu. Wiesz co musielibyśmy zrobić? Na ogień cię wpakować. Gdzie jest ognisko? Jak ta moja maska? U, połowa. Jedyne w co musicie się wyposażyć, to ta maseczka tak naprawdę. O, ja też mam. Ja też mam pijawę. Mogę łukiem zapalić? Bo ten łuk mi niepotrzebny. Co ja tu mam? Mam jakieś drewno? Coś tam mam. Tak naprawdę wystarczy 5 drewna. Ej, kurde, kiedyś się te pijawki tak mogło ściągnąć. Ale z, o, z niego mogę ściągnąć. Hold to remove leech. A z siebie? Czy ja nie mam tego efektu, także... Aha, okej, okay, to była pijawka, która była na mega. No dobra, to mniejsza z tym. Wyssałyby tu moje megaterium, co? Znowu level dostałem. Wow. Nie crafting skill, melee damage. Musimy trzaskać wszystkich, siekać wszystkich mieczem na drobne. Dobra, idziemy dalej, gdzie jest artefakt? Tu mamy troszkę ciasne przejście, ale mrówek zmieścił swoją tłustą dupę. Tego drzewa się nie da ściąć. Myślę, że to jest kolejna pora na to, aby oświetlić przejście. O cholera, odnogę znalazłem, widzicie? Poszedłbym do przodu. Jest pytanie, czy tam, czy tu. Dobra, idziemy przed siebie, tak nam sugerowało to. Chociaż wiecie co, nie, ja zawsze chodzę bocznymi ścieżkami. O cholera. Tu są jakieś przejścia. Tutaj nie wskoczę. Mrówek, cofaj dupę. Teraz tutaj będzie manewr oskrzydlający. Dobra, lecimy. Przypuszczam, że tędy będziemy musieli wrócić.
Idziemy najpierw tu w takim bądź razie. Tu nic nie ma, nie trzeba oświetlać na razie. Tu się zaczyna. Nic nas nie atakuje, wszyscy się boją mrówka. Także oświetlamy, tu nic nie ma. Tu odświetlimy i przed siebie rzucimy. Ja jestem cały czas pod wrażeniem tej hityny. Ja wszystkich tej hityny nie zbieram, bo zobacz ile tu owadów leży na boku. A jak robię tym drugim atakiem, to je mocno odrzuca na boki. Wtedy większości tych owadów nie zbieram, ale fajny pająk czerwony. Ale mnie ten obeszły, jak mnie tutaj zaatakowały tą siecią. Sakra, jestem w szoku, co tu można zrobić w tej jaskini. Mrówek tu to chyba będzie zaraz wylewelowany maksymalnie, nie? No i tu mamy kolejne rozwidlenie. Wąż przyszedł. Nie tutaj, tylko tam chciałem rzucić. Zejdźmy tu. Oj, tu trochę ciasnawo jest. I jest Artro. Ale żygła. Mam nadzieję, że zbroi mi nie zniszczyła. Dwie Artro były. Cholera, jest tu jakieś przejście czy nie ma? Coś tam jest. Dobra. Wiecie co zrobię? Wrzucę tu światełko. Coś czuję, że my tędy będziemy wracać. Okej. O, tędy nie przejdę. Nie, przejdę. Czy nie przejdę? Tu jest do przeczołgania się chyba. To jednak chyba idziemy tamtędy. Okej. Póki możemy, to idziemy mrówkiem tam, gdzie możemy. A później będziemy go chować do Pokebola. Ten muszę włączyć z pierwszej osoby, bo nie widać za dobrze co tu jest. Cholera, kolejne ciasne przejście. Tu pod wodą trzeba przepłynąć. Uhuhu. O mrówek, to misja już jest chyba nie dla ciebie. Spisałeś się dobrze. Znowu będę musiał wziąć twoje rzeczy. Nie wiem czy ja wszystkie będę w stanie wziąć. No, tak szybko znikła lista, że nie zdążyłem zobaczyć. O Boże! Teraz to zobaczyłem dopiero. Kurwa mać. Mam nadzieję, że tam nie jest ten... głęboko. Perły. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych plesiozaurów. Megalodonów. To są czarne perły. Nie, to są te. Ej, chodź tu Berta. O kurde, jest. Dobra. Już się bałem, że ślepa uliczka, koniec gry. Uła, co to było? Jaki lag. No, wychodź. O, chyba jest artefakt. Ale ten kryształ świeci. Da się go zebrać? Nie. No dobra, mamy artefakt. Cool, cholera, jaki długi będzie ten odcinek. Artefakt of the pack. No wracamy w takim razie i spróbujemy się przecisnąć tam, gdzie mrówek nie mógł dupy wcisnąć.
Mam nadzieję, że nie porozpiło się tu wszystko. Ok. Jak tam moja maseczka? Może warto już ją zmienić? Myślę, że to tak zrobimy. Zmienimy ją. Ile mam krwi nawet tych pijawek? Przeczołgam się tu. Nie wiem, czy ja powinienem tutaj być. To wygląda tak mniej fajnie. Są owady pierwsze, dobra. Odpalamy mrówka. Mrówek pogromca. Gdzie ty jesteś? Ty jest tutaj, dobra. Który ma już level? Szefo ma 275, mrówek miał trochę więcej. No to już ma 309, nie? To już przewaga się powiększyła. Następnym razem, jak tu przyjdę, prawdopodobnie podczas live'a pójdziemy szefową. Bałem się, że tu będzie trochę cięższe zadanie, ale nie, myślałem. Co chcesz, pajączek? Ale myślałem, że będzie ten. Myślałem zdecydowanie, że to będzie dużo gorzej, nie? Już tak się tak zastanawiałem, czy sobie nie brać. Żeby leczyć tych moich pacjentów tutaj. Dobra, przejdźmy się też tutaj, bo tutaj jeszcze nie byłem. Co jest z tobą, mrówek? Bo tutaj już jest trochę tych tekstur, że tak powiem. Tej zatrutej jaskini. Bo to przed chwilą, co wchodziłem, to kompletnie na to nie wyglądało. O Boże. Skończcie do polatywać, podlatywać. No nie, no pojedynczo będzie tak podlatywać. Ty, bo tutaj to wygląda, jakby to miało być leże pająka. A z pająkiem to raczej bym nie chciał. O, jest żółty dropiszcz. Teraz pytanie, czy ja tu wejdę później sam. Nie wziąłem, cholera, wiecie czego nie wziąłem? Linek nie wziąłem. Ogólnie na tym serwerze można latać w jaskini dinozaurami. Ale no nie chciałem być taki nieuczciwy, nie? Jaskinia to jaskinia, tutaj trzeba wlecieć. Mrówek, która wyglądał, jakby przemówienie miał